witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym magazynie sportowym pokażemy fragmenty międzynarodowego turnieju Shidokan Karate, który odbył się 18 marca w Białymstoku. Moim gościem w studiu jest Marcin Siegieńczuk. Witam Cię, Marcin, bardzo serdecznie. Witam Cię, Jacku. Tutaj już widzimy zawodnicy przygotowani do walki w ringu. Marcin Ząbek z Jeleniej Góry i Kamil Małysz, zawodnik z Bielsko-Białej w czerwonych spodenkach. To jest odmiana MMA. Na czym ta odmiana polega? To jest walka w formule MMA. Tu walka polega... To jest bardzo teraz popularna formuła walki. Polega na zadawaniu ciosów w każdą część ciała oprócz krocza. Także polega na walce w parterze. W parterze, czyli jeśli zawodnicy upadną, próbują założyć dźwignię, duszenia, ewentualnie... To jest najlepsza pozycja, jeśli jeden zawodnik wsiądzie na drugiego i zacznie oklepywać, potocznie mówiąc, twarz drugiego zawodnika. Czyli jest to połączenie... To jest najlepsza pozycja w tej formule. No i zobaczmy, zawodnik w czarnych spodenkach, on w tej chwili w lepszej sytuacji. Tak, tylko jak będziemy później widzieć, bardzo dobrze broni się w parterze zawodnik z Bielska-Białej. Blokuje nogami przerzuty. A powiedz sędziowie w takim razie, co punktują? Czy uderzenia większą ilość tutaj, ciosów, walki czy sędzia nie przerywa, ponieważ jeden z zawodników ewentualnie, różnie tutaj bywa w takiej pozycji, bo czasami może diametralnie się zmieni sytuacja. Jeden z zawodników próbuje założyć dźwignię, jedną albo na rękę, albo na nogę i sędzia musi pilnować, żeby nie było tak zwanych fauli, prawda? No to widzimy uderzenia zawodnika, więc to tak, można... może by mogło być uderzenie na żebra, mogło być uderzenie także na twarz, tylko że w tej pozycji jest bardzo ciężko uderzyć w twarz, ponieważ jest bliski kontakt bardzo. Ale czy walka kończy się przed czasem? W którym momencie? Gdy zawodnik zostaje znokautowany, nie ma już sił walczyć, czy ewentualnie trener poddaje? Trener także może poddać, tylko przeważnie walka się kończy przez albo nokaut techniczny, czyli już widać bardzo dużą przewagę jednego z zawodników. Ewentualnie właśnie jeśli zawodnik wsiądzie na drugiego zawodnika i zaczyna okładać go po twarzy. No właśnie widzimy tutaj podobną sytuację, chociaż... Tak, raz bardzo czysto trafił, ale bardzo odporny na ciosy jest pan Kamil Małysz, jak tutaj widzimy. I ewentualnie jeśli jest bezpośredni nokaut, kiedy zawodnik już po liczeniu nie może podjąć walki. No, czyli jest to takie połączenie i zapasów, i boksu, i kickboxingu, i karate, wszystkich takich dyscyplin, także... Tak, to jest bardzo wszechstronna formuła. To przypomina również walkę w klatkach. Czy to ma coś wspólnego z tą właśnie też, z tą odmianą? To jest właśnie najbardziej zbliżona formuła. Tam chyba nie ma rękawic jedynie. Tak, jak widziałem, to nie ma rękawic, a ewentualne... Uderzenia są chyba też bez ochrania, chyba ochraniacz na krocze tylko jest. Też tak samo jak tutaj. To jest bardzo wyczerpująca walka, bardzo. No i tu widzimy zawodnik. Tutaj mamy tak, różne sytuacje, diametralnie się zmieniają. Najpierw jest jeden zawodnik na górze, później jest drugi zawodnik na górze. Widać, że jest bardzo, bardzo wyrównana walka. No ale wydaje się, że w tym momencie zawodnik na górze jest w uprzywilejowanej sytuacji. Tak, tutaj właśnie, tą sytuację, którą widzimy, to jest najlepsza sytuacja dla zawodnika na górze. No, można powiedzieć wymarzona. Tylko zawodnik, który leży na deskach teraz, bardzo dobrze się broni. Idzie pod liny. Jeśli głowa wyjdzie za liny, sędzia musi przerwać tutaj walkę, ponieważ musi być bardziej na środku. No widzimy w walka prowadzona. Tak, bardzo dobrze biodrami podrzuca. Wiązątek. Bardzo dobrze biodrami podrzuca i cofa się pod liny i zaraz sędzia będzie musiał przerwać. Nie ma oparcia po prostu, tak. Nie ma oparcia, głowa nie ma oparcia i tutaj mogłaby być krzywda, prawda? Choć o czym mówimy, o krzywdzie. Krzywdy można bardzo szybko... Tak, bardzo odporny na bólki. Ząbek, także nic się nie stało, mimo że troszeczkę ciosów zainkasował i teraz już zawodnicy w pozycji stojącej, popatrzmy. No, jestem ciekaw, bo często walki nie kończą się przed czasem. Sędziowie muszą punktować, wskazać zwycięzcę. Na jakiej zasadzie? Co jest oceniane? Czy ilość uderzeń, czy również elementy techniczne, uniki, obrona? Myślę, że najbardziej punktowany jest zawodnik, który nie jest pasywny. Najbardziej
Zawodnik, który atakuje. No i zobaczmy, celnie atakuje. Po raz kolejny na górze jest Marcin Ząbek, a więc sytuacja zmienia się. Raz jeden, raz drugi. Tak, bardzo wyrównana walka, jak tutaj widzimy. I znowu cały czas walka w parterze. To cała ta cała walka we wszystkich rundach przeradzała się od stójki do parteru. Czy jest coś takiego jak dźwignia, duszenie, jak w judo na przykład, że można zawodnika położyć na łopatki? Czy położyć na łopatki, to nie ma tutaj takiego określenia, ale jeśli dobrze zawodnik drugiemu założy dźwignię, jest koniec walki. Wtedy zawodnik, któremu jest zakładana dźwignia, odklepuje, czyli klepie tego zawodnika, który zakłada mu dźwignię. I to oznacza, że już... Kolejny raz. W dobrej sytuacji jest Kamil Małysz. Tak, ale sędzia przerywa walkę. Przerwana walka. Ale zawodnicy... I to już będzie koniec, tak? To już będzie koniec. Koniec tej rundy. Tak jest. Zawodnicy będą mogli odpocząć. No, widzimy, muszą być odporni na te uderzenia. Bardzo Kamil Małysz przyjął uderzenie z góry, leżąc na ziemi. Bezpośrednie uderzenie na twarz. Tak jak widzimy, są niektóre ślady po uderzeniach. I no, jest na pewno podziwu. I popatrzmy, teraz będzie werdykt, który zawodnik zwycięży. Twardy orzech do zwycięstwa. A jednak zwycięży Marcin Ząbek z Jeleniej Góry. Ja dodam, że podczas w programie międzynarodowego turnieju Shidokan Karate odbyły się walki no, w różnych odmianach. Mieliśmy m.in. pojedynek Krzysztofa Brzostowskiego z Grzegorzem Chałubińskim. Tego pojedynku nie pokażemy Państwu, ale ty miałeś okazję obserwować ten pojedynek. Tak. I jak ocenisz walkę naszego zawodnika? Krzysztof Brzostowski, osobiście z nim Krzyśka, bardzo, bardzo dobrze technicznie wystąpił tutaj. No cóż, walka można powiedzieć, że była też wyrównana. A teraz popatrzmy w ringu już zawodnicy do lat 13, a więc najmłodsi adepci tej właśnie odmiany. Cezary Zugaj Junior, czyli syn Cezarego Zugaja, organizatora tych zawodów. Jego przeciwnikiem jest Kamil Lisiecki z Łask, nasz zawodnik w czerwonym stroju. I popatrzmy, bardzo szybki atak. Dostał Hizagiri na brzuch. Hizagiri, uderzenie kolanem w brzuch. Bardzo szybka akcja. A tu jeszcze próbuje chyba... Pokazuje, że nie walczy. Pokazuje, że nie walczy. Czyli już nie ma tak, sił. Tak, już koniec. Tak, po prostu bardzo dostał w punkt, w przeponę i... Bardzo no szybko skończony pojedynek. Tak. Bardzo dynamiczna walka. To miała być walka pokazowa, a się okazało, że ci najmłodsi są najbardziej zawzięci. No ciekawi jesteśmy, jak będzie rozwijała się kariera Cezarego Zugaja juniora, czy pójdzie on w ślady ojca, czy też zajmie się pływaniem, bo nawet sam właśnie Cezary Zugaj podkreślał, że jego syn jest bardziej pływakiem niż karateką, także... No widać, może wychodzi. No ale zobaczymy, jest on młody, ma dopiero 13 lat, także wszystko jeszcze przed nim, wszystko jest możliwe. Najważniejsze, że kształtuje ten, można powiedzieć, sportowy charakter. Tak, to była walka w formule knockdown karate, semi-knockdown karate, czyli z uchroniaczem na głowę. Tutaj powtórka. Dostał uderzenie w przeponę kolano, tak zwane Hizagiri. No i to był knockout, jak widać. To ma powody chyba do radości. Cezary Zugaj, widzimy go w narożniku w tej chwili. Jego syn odbierać będzie puchar za zwycięstwo w tej walce, ale również i przegrani otrzymywali nagrody. Była to taka bardzo miła gala, można powiedzieć gala, bo mieliśmy takie walki kilka... pokazowe, to nie były zawody, to nie był taki turniej z eliminacjami. Tu już widać było, że zawodnicy byli wybrani do konkretnych walk. I to nawet było zawody troszeczkę inaczej, na czym innym polegają, są eliminacje, są ćwierćfinały, finały, bardzo dużo. W tamtym roku mieliśmy okazję oglądać właśnie taki turniej z eliminacjami, z półfinałami, także zawodnicy musieli stoczyć kilka walk, no to niewątpliwie jest trudniejsze zadanie. To już teraz kolejną walkę. Tak jest, widzimy w ringu Piotr Bąk Polska i Gediminas Zabotkus z Litwy. Jest to walka Bernokl Karate. Taka odmiana. Proszę skomentuj, na czym polega ta formuła. Jak widzę, ta formuła polega na połączeniu knockdown karate, gdzie jeszcze dozwolone są rzuty duszenia, czyli walka w parterze, bo w formule knockdown karate jest tylko walka w stójce bez złapania
za kimono bez, bez duszenia i bez dźwigni, bez walki w parterze. Tutaj mamy bardzo dynamicznego zawodnika litewskiego. Ten niższy zawodnik, tak, Polak, tak, z czerwoną tutaj przepaską widzimy. No i w tej chwili właśnie bardzo twarda walka. Nasz zawodnik polski jest bardziej... O, pan, no to bardzo uderzenie poniżej pasa, było nieprawidłowe. Tak, ale to było chyba... To była chwila, bo dostanie ostrzeżenie, jak później zobaczymy, dostanie ostrzeżenie, to było wykonane Meagheri z jednej i z drugiej strony, no i po prostu ciała się spotkały w jednym miejscu i czasami widać, tak bywa, jedna waga poszła troszeczkę niżej, tak. Nie wiem, czy zawodnicy mają suspensorium, ale prawdopodobnie mają, ponieważ to jest obowiązkowe na turniejach. Czyli tak zwany ochraniacz. Ochraniacz, tak, na genitalia, tak. I zobaczmy tutaj, no niewątpliwie to było silne uderzenie, skoro... Czasami bywa tak, że po takim nokaucie, można takim powiedzieć, że nokaucie, który nie jest dozwolony, wygrywa zawodnik, jeśli zawodnik jest dobrym aktorem, ewentualnie naprawdę, jeśli jest dobrze kopnięcie, znaczy odpowiednią siłą wykonane. Czasami wygrywa zawodnik, który właśnie dostał, czyli przez genitalia, tak, przeciwnika. No to przypomina się swego czasu walka Gołoty z Riddickiem Bowie, który też tak. potrafił ładnie symulować. Tutaj bardzo dobra postawa zawodnika z Litwy, który pomimo takiego uderzenia silnego, bo było widać, że było uderzenie silne, wstał do walki i dalej walczy. No, ale można powiedzieć, że dalej... towarzyski także. Tak jak widać, towarzyski. No i tutaj już widzimy... Tak, walka w parterze, już zawodnik z Litwy próbuje założyć dźwignię. Sędzia przerywa. No wydaje się, że przewaga wzrostu i masy po stronie polskiego zawodnika jednak Litwin nie daje za wygraną. Znaczy, Litwin jest bardzo dynamicznym zawodnikiem. Jak widać, bardzo... bardzo technicznym. Umie się ruszać w ringu. To widać. A tym bardziej, że jest osłabiony po tym ciosie. I na pewno. Wydawało się, że to już jest koniec walki, że bardzo szybko zrezygnuje, że Polak osiągnie przewagę, a tu jednak mimo wszystko widzimy, że nie daje za wygraną. No, teraz sędzia przerywa pojedynek. Tak, chciał chyba wykonać jakiś rzut, nie udało się. Widać, że zawodnik z Litwy prezentuje większą szkołę tajskiego boksu. Ponieważ ma techniki ręczne, nożne, bardzo szybkie, opanowane, połączenie ręce z nogami, bije seriami. Nasz zawodnik z Polski jest troszeczkę wolniejszy, tak mi się wydaje. Teraz będzie zmiana. Mamy w formie full kontaktu. Full kontakt, czyli z uderzeniami rękawicami na twarz. A powiedz jeszcze o zasadach. Gdyby walka skończyła się przed czasem w tej pierwszej, to już nie byłby. No wiadomo, że... Tak, wiadomo, już nie byłoby, byłby... knockout i... A zawsze walki w tej właśnie formule rozpoczynają się... Czy może na przykład walka rozpoczynać się od tej właśnie odmiany, czy nie? Czy już jest nie, to jakby był, jak już byłoby, że tylko w formule full contact, prawda? A jeśli to jest takiej formuła, że 3 rundy w knockdown i 2 rundy full contact, to musi tak być. Tutaj nie mieliśmy dużo knockoutów. To jedyny knockout na całym turnieju to właśnie był knockout najmniejszych zawodników. W walce 13-latków. No i popatrzmy, już teraz zainkasował cios. No to bardziej to przypomina boks, ale za chwileczkę zapewne zawodnik. Taki boks tajski, tak jak widać. Ale zawodnik bije seriami, tak jak widać. Zawodnik z Litwy bije seriami. Czy łączy się otwartą rękawicą? Przeważnie po to są rękawice, żeby bić pięściami. Ja właśnie tak się zastanawiałem, czy... Bo w czasami są takie faule. Ale to jest faul, to jest uznane jako faul. Że, no zobaczmy, jak zawodnik z Litwy w spodenkach, Polak w długich spodenkach. Widać, że bardziej się czuje w tej formule pewniej Litwin. Bije seriami, kończy nogą. A widać ręce, uderzenia kolanem też są... To jest podstawowe uderzenie takie w boksie tajskim. Popatrzmy. No ta walka niewątpliwie rozgrzała publiczność zgromadzoną w hali Włókniarza. Tak, można naciągać głowę na kolano. Teraz zawodnicy sklinczowani. Bardzo bolesne kopnięcie low kick. Kopnięcie w udo częścią piszczelową nogi.
właśnie niekiedy po tym kopnięciu bywają nokauty. Tutaj pewnie będzie walka przerwana, bo nawet nie można dźwigni założyć czegokolwiek, ponieważ są rękawice, nie mogą jak wyciągnąć ręki, ewentualnie nogi. No już zawodnicy w pozycji stojącej, zobaczmy. A cały czas Selitkin idzie do przodu. Tak, ma... Selitkin też często dobrze robi uniki. Nasz zawodnik z Polski jest bardziej taki sztywny. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Być może jest szczególnie po tym ciosie poniżej pasa, był przekonany, że już ma walkę wygraną, może się troszeczkę rozluźnił. Ale zobaczmy. Koniec rundy. Tak jest. Litwin bardzo żywo walczy, atakuje, stara się robić dużo szumu, dużo tak, zamieszania. Tak, może te techniki nie są takie precyzyjne, ale widać, że siłę mają. Siły te uderzenia tutaj na pewno. Narożniku, sekundanci, a w zasadzie fachowo jak nazywa się sekundantów w tym sporcie? Sekundanci, także podobnie jak w boksie, a my jesteśmy przyzwyczajeni oczywiście. Tutaj mieliśmy wykonaną technikę na Agheri, na twarz, gdyby dobrze było trafione w podbródek, na pewno mógłby się to jedno skończyć nokautem. Często dochodzi do nokautów właśnie przez takie uderzenie? Tak, to mieliśmy przy spotkaniu na Agheri zrobione. Wykonałem tę technikę. Tak, to są kopnięcia, które mogą zniszczyć od razu. To są kopnięcia powodujące nokaut. Jeśli technika wejdzie czysta, no to mieliśmy bardzo dobre uderzenie prawym prostym. Na pewno Litwin jest aktywniejszy, tak? Przynajmniej takie wrażenie sprawia. Takie wrażenie robi dynamiczniejszego zawodnika, który nie nastawił się na pewno na obronę. I nie wyczekuje tylko okazji, żeby uderzyć, po prostu sam szuka, można powiedzieć, dziury. Gdzie tą rękawicę, gdzie tą nogę wsadzić. Koniec walki, za chwileczkę werdykt sędziowski. Według ciebie kto powinien zwyciężyć? Według mnie... mi bardziej się podobał... Tak, zwycięża zawodnik z Polski. Mi bardziej się podobała postawa zawodnika z Litwy. Piotr Bąk zwycięża. No Litwin na pewno, tak jak wspominaliśmy, był aktywniejszy. A teraz już walka wieczoru. Shidokan Karate. Mariusz Ligiżyński, Polska. Edwardas Kulbejkanas z Litwy. Reprezentant Polski to ten wyższy zawodnik z czerwoną wstążką, tak? Można to powiedzieć? Przepaską, tak? Mhm. I tu już widzimy zawodnicy. To również będzie walka w cztery walki w formule knockdown, rzuty i walka w parterze i dwie rundy po dwie minuty. Formułę full contact. No widzimy, nasz zawodnik widzimy, że atakuje. Tak, Litwin jest, jak widziałem tą walkę, jest bardzo odporny na ciosy. Żelazny człowiek. Po takich ciosach, które przyjął, które przyjmował low kicki, na nogi wstał i jeszcze szedł do przodu. Jest bardzo, tak jak widzimy, przyjmuje cały czas i to przyjmuje na twardo, przyjmuje na ciało. Niektórych nie blokuje. Widać, że jest po prostu silny. Widać, że jest bardzo silny. Rzuca naszego zawodnika na matę. Właśnie w tym sporcie są też kategorie wagowe. Jest podział na kategorie wagowe. Tak, nie wiem dokładnie jak w tym stylu, ale przeważnie chyba jest... Tutaj to już mamy wagę powyżej 80 na pewno kilogramów. Tak zwana kategoria open. Tak. No chyba wagowo jednak zdecydowanie zawodnik z Litwy jest cięższy. Tak jak widać. Zawodnika. Mhm. I zobaczmy, obaj na razie jeszcze skupieni. Nasz zawodnik stara się atakować raz po raz, ale no właśnie jest tutaj... Tak, tutaj zawodnik z Litwy też dąży do walki w parterze, może czuje się bardziej pewniej, bo techniki uderzane na pewno są po stronie Mariusza Ligiżyńskiego. Widzimy, że i jeden, i drugi zawodnik jest posiadaczem pierwszego dana, czyli... pierwszego stopnia mistrzowskiego. W tej chwili koniec rundy. Zawodnicy wypoczywają. No, trzeba być chyba... No, minuta czasu to nie jest taki dobry czas na wypoczynek. To można tego powietrza złapać troszeczkę chłodniejszego, ochłodzić się. Mamy kolejną walkę. Kolejną rundę tego tak, właśnie pojedynku. A ciekawi jesteśmy, co czują zawodnicy po walce, na drugi dzień po walce, po takich uderzeniach w głowę szczególnie. Także czy czują się podobnie jak bokserzy, czy jeszcze gorzej. Także
No boksera boli tylko głowa, a tutaj nie tylko, bo tutaj to przeważnie wszystkie części ciała, także nogi i żebra. To miała być walka wieczoru. No, na razie no, emocje są, ale nie tak wielkie, jakich byśmy się spodziewali. Najbardziej mi się podobała walka właśnie druga, formuła MMA. Było najbardziej efektowne. O, tutaj już próbuje założyć zawodnik z Litwy. Próbował założyć dźwignię. Sędzia przerwał. No te sporty nie są zbyt popularne, nie są to dyscypliny olimpijskie, nie są to dyscypliny, w których rozgrywa się, no chociaż może się rozgrywa, rozgrywane są mistrzostwa świata lub też walki tak, o mistrzostwo. W każdym stylu przeważnie są turnieje świata, aczkolwiek nie mają takiego wielkiego rozgłosu jak sporty olimpijskie, jak chociażby judo czy boks, no ale mamy nadzieję właśnie, że dzięki takim właśnie pokazowym turniejom czas prowadzony będzie właśnie ten sport chociażby w Białymstoku spopularyzowany. Szczególnie, że naprawdę spora ilość jest trenujących i uprawiających tę dyscyplinę w naszym mieście. Tak, bardzo, bardzo i ostatnimi czasy bardzo dużo sekcji się otworzyło nowych. Różnie. Zawodnik litewski starał się, no takie przyciśnięcie do lin, czy to coś pomaga? Na pewno przyciśnięcie, po prostu nie może się zawodnik, którego atakujesz, cofnąć już dalej. Ja trudno ocenić, który z zawodników miałby w tym momencie przewagę. Znaczy na pewno bardziej atakującym, bardziej w lepszej ofensywie jest zawodnik z Polski. Wiesz, ale zawodnik z Litwy bardzo dobrze się broni. Ciężko jest jemu wsadzić jakąkolwiek technikę. Już patrzmy kolejny. Nawet że wzrostowo. Nasz zawodnik jest wzrostowo przewyższa, ale masa zawodnika. A właśnie, i tu po raz kolejny właśnie próbuje rzucić na matę, próbuje no, siłą wygrać ten pojedynek. Zresztą jest, bardziej się czuje w parterze lepiej. Ale na pewno te ciosy są potworne. Na pewno bolą. Następnego dnia siniaki do leczenia pewnie. Są na 100%. No ale zawodnicy wiedzą, decydując się na uprawianie takiej właśnie dyscypliny sportu, wiedzą, na co się narażają. Też miałeś niejednokrotnie okazję walczyć, także znasz ten ból. No pewnie. I popatrzmy, cały czas toczy się ten właśnie pojedynek pomiędzy Mariuszem Ligiżyńskim i Edwardasem Kulbeinkasem z Litwy. Jest to walka wieczoru, ostatnia już walka właśnie tej gali, tego turnieju. No i Polak aktywny, a jednak teraz widzimy troszeczkę zawodnik... Tak, został zagnany do rogu. Litewski przechodzi do ofensywy, no chociaż Ligiżyński nie daje za wygraną i jak widzimy... Nie widać ani po jednym zawodniku, ani po drugim nie widać jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. No ale to już są fachowcy w tej właśnie... Jak widzimy, mistrzowie. Tak jest. No ciekawie jesteśmy. Bardzo, bardzo skupiony jest zawodnik z Litwy. Chce wyłapać błąd naszego zawodnika i skontrować. Widocznie jest bardzo nastawiony na kontrę. Ciekawi jesteśmy, jak będzie rozwijała się kariera naszego judoki Pawła Nastuli, który też... Właśnie on w organizacji Pride występuje w formule MMA. Pierwsza walka mu się nie powiodła. Druga też nie. No ale może... Ale jest bardzo lubiany, także... bardzo jest lubianym zawodnikiem w Japonii. Także... No to wiadomo, tam już są troszeczkę inne pieniądze. On już to na pewno robi dla pieniędzy, nie dla pasji. Także jeśli zostaje zapraszany na różne turnieje, czyli jest liczącym... On na pewno jest dobry w judo, ale to nie wystarczy. Nie wystarczy. Tak, tutaj techniki w stójce muszą być, wszystkie style także, które są uderzane, muszą być opanowane. On na pewno, widać, że ta druga walka, jak oglądałem, była już lepsza, już miał bardziej techniki uderzane. Mówimy o Pawle Nastuli. Tak, już były niektóre techniki opanowane, ale to jeszcze nie było to. Gdyby ta walka tylko i wyłącznie zaczęła się w judo, to pewnie zawodnik litewski miałby dużo większe szanse. Myślę tak samo jak ty. Ale to nie jest judo, także tutaj trzeba właśnie wykazać się zdolnościami nie tylko właśnie judoki, ale również
No, trzeba troszeczkę innych zdolności. Popatrzmy, to już czwarta runda tego pojedynku. Mariusz Ligiżyński. Tak, ostatnia w Formule Nogden. I zawodnicy za chwileczkę przebiorą się. No chyba, że dojdzie do nokautu, to wtedy nie będzie. Jak wiemy, to nie dojdzie. Także na pewno widać, że techniki uderzane, techniki ręczne są po stronie Mariusza. Lepiej sobie radzi z tym, ale jest niezmiernie odporny na ciosy zawodnik litewski. Przyjmuje i nic z tego sobie nie robi. Musiał ćwiczyć to. W jaki sposób ćwiczy się taką właśnie odporność na ciosy? Przyjmując. Przyjmując i przyjmując. Po prostu jest zawsze bardzo dużo. Nie wzruszona. Też postawa psychiczna. Bardzo duże nastawienie do walki. Widać, że ani jeden, ani drugi się nie boi. No i po raz kolejny próba właśnie chwycenia zawodnika. Zawodnik z Litwy próbuje chwycić. Tak, zawodnik z Litwy chlemusnął kolanem w nos naszego zawodnika. Został upomniany przez sędziego. Coś chyba może za bardzo ściągnął. Jest przerwa w tym momencie, jest koniec rundy i teraz zawodnicy, tak widzimy, przebierają się. Tak. I będziemy mieli drugą część tego pojedynku. To będzie odmiana? Full contact, czyli z uderzeniami rękawicą na głowę. Forma knockdown się różni tym, że nie można ręką uderzyć w twarz. Nogą oczywiście, kolanem można, ręką nie, tak jak widzieliśmy wcześniej. Tutaj już są, tu jest formuła boksu tajskiego. I po raz kolejny nasz zawodnik na deskach, no ale to nie ma żadnego znaczenia akurat tak, w tym tak. momencie, także. No i cały czas Litwin. Potworne te kopnięcia są. Ale teraz właśnie Litwin próbował zaatakować. Widzimy wysoko, trzyma gardę. Wewnętrzny low kick zawodnika litewskiego, ale też nie zrobił wrażenia. Zawodnicy są trochę zmęczeni na pewno. A widać, że są zmęczeni. Tak? Widać, tak. To na zbliżeniu dokładnie. Możemy przyjrzeć się, jaki to jest potworny wysiłek. Ale są bardzo, bardzo twardzi. I jeden zawodnik, i drugi. No, techniki bokserskie bardziej są po stronie Mariusza, tak jak widać. I też już jest bardziej zawodnikiem, który cały czas atakuje. Także i w tej rundzie. A to niewątpliwie będzie robiło wrażenie na sędziach. Także. Na pewno, bo gdzieś te ciosy na pewno gdzieś trafiły. Nie bił w powietrze. Wykonał więcej tych technik. Tu zawodnicy to ale wrażenia nie zrobił za dużego na zawodniku z Litwy, z którym walczy. Zawodnicy toczą jeden pojedynek w czasie turniejów, takich walk trzeba stoczyć dużo więcej. To wyobraźmy sobie, jaki to musi być właśnie wysiłek, jak w ciągu jednego dnia. Tak, szczególnie jeśli przechodzisz jeszcze przez eliminację. No i kolejna próba. Nasz zawodnik próbuje po raz kolejny podejść, ale Litwin oczywiście nie robi sobie z tego nic. Tak, Litwin widać, że jest bardziej masywny i próbuje, jak już zaatakuje, to idzie bardzo do przodu. Bardzo do przodu, żeby przepchać. I przed nami już ostatnia runda tego pojedynku. Zawodnicy wiedzą, że to jest ostatnia runda, czyli tutaj trzeba dać się wszystko już. Szczególnie zawodnicy, którzy nie są pewni swojego zwycięstwa. No i po raz kolejny próba obalenia. Tak jest. No słychać już z trybun raz po raz i sekundanci również nawołują, ile czasu pozostało do końca walki, ile tak. Także to już, no nie wiem, czy zawodnicy słyszą akurat, czy w czasie walki da się coś takiego usłyszeć, czy oni o tym w ogóle są. Za wysoki poziom adrenaliny. Czy cokolwiek właśnie z trybun dochodzi do zawodnika w takim momencie? Niekiedy dochodzi, ale tu już właśnie na pewno w tej chwili dochodzi, kiedy sędzia już przerywa walkę. Na chwilę, później przy zwarciu. O, właśnie teraz zawodnik z Litwy dostał. Nie, ale po raz kolejny właśnie na twarz, próbuje. Tu jest chyba gra o czas. Może zawodnik z Litwy po prostu był przekonany, że na punkty wygrywa. Albo
jest także, to jest także sposób na lekki odpoczynek. Wiem, bardzo krótki. Często zawodnice kliniczne przyklejają się do siebie. Tak. No ale sprawia wrażenie takiego, no powiem, misia, który tak porusza się sobie obojętnie po ringu, nie robi z tego nic. Polak próbuje atakować, widać, że atakuje cały czas, a na Litwin sobie tak czeka po prostu na te ciosy i przyjmuje. Widać, że no, czeka na ten moment, w którym by zaatakował dokładnie, chyba czeka na błąd przeciwnika. Coraz mniej czasu. Chyba ta taktyka walki polega jego na tym. A, to już troszeczkę przyjął znowu. No ciekaw jestem, samą poczucia. Dłuższe ręce ma nasz zawodnik, dłuższe nogi. Trochę mnie zdziwiła, że jego postawa, że nie używa kolejny. Tych długich nóg za dużo. Po raz kolejny... Takich, a koniec rundy będzie. Jest przekonany Ligierzyński, że wygrał ten pojedynek. Za chwileczkę zobaczymy, jakim werdyktem zakończy się ta walka. Sędziowie za chwileczkę, tak więc na punkty rozstrzygnie się ten pojedynek. A widać, bardzo zmęczony jest nasz zawodnik. No ciekaw jestem, co myśli w tym momencie taki zawodnik przed werdyktem. Czy już zna... Czy na pewno wygrał? Tak jest. No, mamy to przekonanie. Wygrał, ale zasłużenie wygrał Mariusz Ligierzyński ten pojedynek? Zasłużenie, ponieważ był